Z nami jest Kacper Chodyna. Kacper, wygrywamy dzisiaj w naszym drugim sparingu z wiceliderem azerskiej ekstraklasy FK Gabala 2-1. Powiedz, jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy? No myślę, że kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania w pierwszej połowie. Może trochę za nisko zeszliśmy, przez co przeciwnik miał więcej miejsca i rozgrywali tą piłkę. W drugiej połowie mieliśmy też takie momenty, gdzie graliśmy, wychodziliśmy wyżej i było widać, że daje nam to skutki, bo wychodziliśmy często z groźnymi kontrami. Przyzwyczaiłeś kibiców raczej do ofensywnych rajdów z piłką, czy też do gry w obronie, a tymczasem dzisiaj dwie piękne bramki z dystansu. Powiedz, jak one wyglądały Twoim okiem? No, pierwsza bramka to strzał z daleka. Gdzieś często próbuję na treningu takich strzałów, więc no, może nie tyle co zaskoczenie, no co taki element trenowany. Druga bramka z rzutu wolnego również gdzieś lubię zostać po treningu i poćwiczyć te wolne, żeby mieć no to w swoim takim arsenale i pokazywać się z tej dobrej strony. Pierwsza połowa, jeśli chodzi o wykreowane sytuacje pod bramką rywala, nie była zbyt dobra z naszej strony. W drugiej wyglądało to już nieco lepiej. Powiedz tak, Twoim zdaniem, z czego to wynikało? No myślę, że też my dobrze wychodziliśmy do pressingu. Jak już poszliśmy, to zazwyczaj przejęliśmy tą piłkę i wychodziliśmy z tymi groźnymi sytuacjami. Bo no mówię, jeżeli by tam trochę więcej skuteczności było, to myślę, że jeszcze z 2-3 bramki moglibyśmy strzelić. Za nami już dwie gry kontrolne, trzy jeszcze przed nami. Powiedz, na czym skupialiście się do tej pory, co jeszcze przed Wami tutaj na zgrupowaniu w Turcji? No, głównym celem na pewno była gra w obronie i myślę, że to widać, że jesteśmy dobrze zorganizowani, jak do tej pory to wyglądało. Straciliśmy na razie niewiele bramek, teraz będzie więcej czasu, żeby popracować nad tą ofensywą, żeby te kontry zamieniać na bramki.